То, что стало еще понад 2000 лет тому, дзеje się и dokonuje się teraz, в tej chwili. Wraz с пастырями biegniemy до żłóbka Jezusa Chrystusa, by Go uwielbiać, adorować, by oddać Mu cześć, by podziękować za to, że stał się człowiekiem. Msza Święta koncelebrowana, pierwsza intencja w intencji wszystkich parafian, błogosławieństwo Boże, opiekę Dzieciątka Jezus. Wygodnie uczestniczyć w tej mszy świętej pasterskiej, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Cieszyłeś wesele, rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwach, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś Jego ciężkie jarzmo i drążek na Jego ramieniu, pręd Jego ciemięscy, jak w dniu porażki Madianitu. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem, przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny Ojciec, Książę pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Piękne i ciepłe Boże Narodzenie i chłodne Betlejem. Bo rzeczywiście tak było z narodzeniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie było to coś sierankowego. Maryja dowiedziała się od anioła, że ma zostać Matką Boga. Nie bardzo wiedziała, jak do tego się ustosunkować, ale jednak uwierzyła Bogu. A my dzisiaj otrzymaliśmy piękny wieczór od Pana Boga. Czuliśmy się tak bardzo wspaniale, kiedy łamaliśmy się opłatkiem, kiedy może padły piękne słowa przebaczenia, może piękne życzenia. A Maryja, kiedy to usłyszała, była wystawiona na wielką próbę. Nawet Józef chciał oddalić ją od siebie. Bóg jednak powiedział mu, by wziął Maryję do siebie. I kiedy nadszedł czas rozwiązania, a wcześniej Maryja poszła do swojej krewnej, by przyjść jej z pomocą, by świadczyć jej pomoc i miłość. Kiedy nadszedł czas rozwiązania, poszli do Betlejem, bo był spis ludności i trzeba było zapisać się w swoim. Mówi o przyjściu Boga na świat, to właściwie znamy tę Ewangelię na pamięć. Czytamy ją każdego roku przy stole wigilijnym, słuchamy jej na mszy świętej pasterskiej, ale jakże może do końca nie śledzimy tego, że Bóg, stając się człowiekiem, przy okazji także przyjął wszelkie niedogodności. Te, których może nie za wiele jest w naszym życiu, ale czasem warto je ofiarować Panu Bogu. Cieszymy się z dzisiejszego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy tu, by świętować to Boże Narodzenie w liturgii, która rzeczywiście uobecnia to, co stało się ponad 2000 lat temu. Poświęcić Chrystusowi wszystko, co piękne, ale także co bardzo trudne. Niech na zakończenie padną słowa modlitwy. Modlitwę o pełnię człowieczeństwa. Wszechmogący Boże, zabierz ode mnie wszelkie pyszne myśli, wszelkie pragnienia mojej własnej chwały, wszelkie uczucia gniewu, żądze zemsty, a we wszystkich moich czynach, we wszystkich moich słowach i we wszystkich moich myślach obdarz mnie, dobry Boże, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpliwym, miłosiernym, łaskawym, czułym i litościwym, tak abym zakosztował Ducha Świętego. Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę, mocną nadzieję i żarliwą miłość, taką miłość do Ciebie, dobry Boże, która przewyższałaby nieporównanie miłość siebie samego, abym nie kochał niczego, co mogłoby Ci się nie podobać, lecz wszystko, co kocham, abym kochał w Tobie. To słowa Tomasza Morusa. Niech staną się także naszą modlitwą w tę noc narodzenia Jezusa Chrystusa. Amen. Wyświętowanie Bożego Narodzenia owocowało w niej wrażliwością na ludzi słabych i potrzebujących opieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy nie mogą spędzić świąt wśród najbliższych, by radość z narodzin Pana wyciężyła w nich smutek i rozłąkę. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie rodziny naszej parafii,
by nigdy nie zamykano w nich drzwi przed Chrystusem i tymi, którzy przychodzą w Jego imię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich z naszych zmarłych, by znaleźli swoje miejsce w niebie i narodzili się dla wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas, Panie. By nowonarodzony Zbawiciel sprowadził na nas pokój i pobudził do życia, które podoba się Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszystkie wieki wieku. Amen.
Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, mogli się pięknie modlić Boże Narodzenie. Księdzu Kazimierzowi za posługę w konfesjonale, a wszystkim tym, którzy na co dzień troszczą się o swoją parafię, składam serdeczne Bóg zaproś. Zanieście moje życzenia także do chorych i tych, którzy nie mogą być w Kościele. Niech spotkanie z Jezusem w ten święty czas Bożego Narodzenia będzie dla każdego z nas źródłem radości, miłości i pokoju. Bądźmy świadkami słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Pan przychodzi do nas w każdej Eucharystii. Niech rozpoczęty rok miłosierdzia będzie udziałem naszym w miłosierdziu Pana Boga i bądźmy miłosierni dla tych, których spotkamy na naszej drodze. Niech Boże Dziecię błogosławi każdemu z was i mówię, zanieście także te życzenia do pory. Przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z nami, niech was błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
Mm-hmm.